Dzień dobry dziewczyny, witam Was serdecznie w Beauty Kawce. Patrzcie, mam kawkę, mam nadzieję, że Wy też macie. Nasze spotkanie Beauty Kawka, pewnie za chwilkę będziecie dołączać. Pewnie zauważyłyście, że na profilu jest taka informacja o wydarzeniach cotygodniowych w środę właśnie o godzinie 9 Beauty Kawka. Co prawda pierwszy odcinek już był, ale ten odcinek był w wydarzeniu i dostałam od Was sygnały, że nie bardzo, żeby to było w wydarzeniu, ponieważ nie wiecie, nie przypomina, nie wyświetla Wam się, a chciałybyście właśnie uczestniczyć na żywo. Więc pomyślałam sobie, że zrobimy jeszcze jeden pierwszy odcinek i będzie to właśnie na profilu, na fanpage'u. I dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że macie kawkę. Jeśli nie macie, to sobie szybciutko zróbcie. I najlepiej wrzućcie foty swojej kawki tutaj w komentarzu. Moja wygląda tak. Piana mi trochę opadła. Ale to nic, będziemy sobie pić. To ja sobie jeszcze łyknę. Poczekam na Was. Miam, miam. O, ktoś jest ze mną, jak miło. Dziewczyny, nie wyglądam. To prawda, nie wyglądam najlepiej. Jakoś tak, chociaż skóra moja naprawdę wygląda o niebo lepiej w porównaniu do tego, co było kilka lat temu. Kiedyś miałam, właśnie mam cały czas taką tendencję, ale kiedyś miałam bardzo popękane naczynka. Miałam tutaj zaczerwienienia, rumień na policzkach, takie piekące policzki. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię, czy doświadczyliście czegoś takiego, takiego pieczenia na policzkach i takich wybuchów właśnie czerwoności. Przedtem miałam tak, że jak zmieniałam nawet temperaturę z pomieszczeń, tak, z zimnego do ciepłego, z ciepłego do zimnego, tu miałam takie wybuchy, albo jak miałam jakieś tam zdenerwowanie w sobie, to też miałam takie wybuchy na policzkach. Więc dzisiaj moja skóra wygląda o niebo lepiej. Chociaż mam ciągle tendencję do właśnie pękania naczynek, natomiast już wiem, jak z tym postępować. Dziewczyny, dzisiaj się z Wami podzielę, czekajcie, dzisiaj się z Wami podzielę moimi sposobami na właśnie pielęgnację skóry tak, żeby dostarczyć jej podstawowe rzeczy, których ona potrzebuje i dzięki dostarczeniu jej 5 podstawowych rzeczy, o których często zapominamy, ja na przykład wcześniej w ogóle nie wiedziałam, dzięki temu dostarczeniu jej 5 podstawowych rzeczy nasza skóra będzie właśnie wyglądać coraz lepiej, tak jak właśnie moja, chociaż powinna wyglądać gorzej z racji upływającego czasu, to ona wygląda po prostu lepiej. Jest zabezpieczona przed pękaniem naczynek, jest nawilżona, jest zabezpieczona przed promieniowaniem i jest po prostu mi wdzięczna za to, że o nią dbam. I dziewczyny, już zaraz się z Wami podzielę. Kto jest ze mną? Dziękuję za tę serducha. Już zaraz się z Wami podzielę i co środę właśnie o godzinie 9:00 będą to nasze spotkania w ramach Beauty Kawki, spotkania nasze kobiece urodowe i chciałabym też, żebyście i Wy dzieliły się swoimi sposobami, czy na pielęgnację, czy na makijaż, na swoje, czy na sposoby, na przykład na ładne paznokcie, na ładne włosy, po prostu takie nasze kobiece urodowe. Ja dzisiaj podzielę się z Wami moją taką pielęgnacją, którą... Cześć Wiktoria! Którą odkryłam właśnie kilka lat temu i wtedy dowiedziałam się o tych 5 zasadach. 5 zasad wystarczy przestrzegać, dziewczyny, żeby skóra była zabezpieczona, nawilżona, żeby była odmładzała, żeby się pobudzała do pracy nad sobą. Cześć, Edytka! Żeby podkład na przykład nam nie spływał, tylko się pięknie integrował ze skórą, żebyśmy nie miały takiego uczucia ciężkości, kiedy jesteśmy w makijażu przez cały dzień. Nie wiem, czy dziewczyny wiecie, o czym mówię. Czy miałyście te dolegliwości właśnie kiedyś? Ja na przykład miałam tak kiedyś, że kiedy były upały, to praktycznie się nie nakładałam podkładu, ponieważ było mi ciężko, ponieważ wszystko mi spływało, moja skóra nie przyjmowała go do siebie, było wszystko na wierzchu, ponieważ była taka sucha i wszystko mi spływało, więc nie nakładałam na siebie podkładu. Kiedy już musiałam,
No to się w nim męczyłam, bo mi spływał, bo czułam się ciężko, bo czułam się brudna. Po powrocie do domu natychmiast chciałam to wszystko z siebie zmyć, bo czułam się bardzo, bardzo źle, taka zabetonowana, jakaś się czułam i brudna. I właśnie te 5 podstawowych kroków, 5 podstawowych zasad wprowadzonych do codziennej właśnie pielęgnacji, to po prostu jest, to jest moje odkrycie, to był dla mnie hit, szok i w ogóle jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna. Dlatego podzielę się dzisiaj z Wami. Niektóre z Was dziewczyny, które byłyście już na warsztatach kosmetycznych, to już poznałyście te 5 zasad, a natomiast te, które jeszcze na warsztatach takich kosmetycznych nie byłyście, to zachęcam, zapraszam, najbliższy poniedziałek, tylko trzeba się u mnie zapisać, najbliższy poniedziałek w łańcucie, a 13 już w Rzeszowie. I na takich warsztatach właśnie uczymy się, edukujemy się, uczymy się właśnie tej podstawowej pielęgnacji, uczymy się też takich szybkich trików makijażowych, uczymy się poprzez praktykę, bo nakładamy na siebie również produkty, są to produkty marki Mary Kay, bo w tych produktach się zakochałam, to one wprowadziły różnice na mojej skórze. Więc na tych warsztatach możecie bezpośrednio wszystko sobie nałożyć na buzię i pod okiem właśnie konsultantki, czyli pod okiem, pod moim na przykład, o, dziewczyny, dobra, Wiktoria pisze, tak, zawsze latem wszystko się rozmazywało, no widzisz, myślę, że wiele kobiet ma ten sam problem. Ja kiedyś, jak zamieściłam jakąś taką zajawkę mojego sposobu na właśnie niespływanie makijażu latem w upał, to natychmiast miałam wielkie zainteresowanie, natychmiast kobiety mnie pytały, o co chodzi, co mogą zrobić, jak im mogę pomóc, bo raczej dziewczyny, żeby nam makijaż latem nie spływał, to albo musimy używać jakiegoś betonu, albo po prostu... O, moja córeczka przyszła. Halo! Dzień dobry. O, Milenka. Milenka, może niedługo będziesz prowadzić beauty kawkę dla młodzieży. Chodź, jeszcze się przywitaj, Milenka, bo cię nie było chyba widać. A tu jesteś. O, proszę. Moja Milenka, 10-letnia. Na razie używa tylko błyszczyki, ale już to ciągotki do makijażu. Milenka, masz serduszka. Miło, prawda? Dobra, dziewczyny, przechodzimy. Cześć, Justynka. Dziewczyny, te 5 najważniejszych kroków, w których tak cały czas klepię i klepię, bo to jest moje właśnie odkrycie. Która wie, to piszcie. Jakie to są kroki? Milenka, ty wiesz? Nie. Nie wiesz? Dziewczyny, jakie to są kroki? Przede wszystkim należy, to jest bardzo, bardzo ważne, oczyszczać swoją skórę. Przede wszystkim, każdego dnia, rano i wieczorem, trzeba myć buzię nie tylko wodą czy mydłem, trzeba myć buzię produktem do mycia buzi. Ja to lubię porównywać na przykład do mycia naczyń, bo dla nas kobiet to jest takie bardzo obrazowe. Kiedy myjemy naczynia samą wodą, no to możemy sobie wyobrazić, jaki jest efekt. Wszystko pozostaje na tym naczyniu, tak? Nawet nie musi ono być jakieś tłuste. Jak jest po prostu brudne, to naczynie pozostaje nieumyte. Kiedy umyjemy płynem do mycia naczyń przeznaczonym środkiem do tego, to naczynie pozostaje lśniące, czyściutkie. I tak samo z naszą buzią. My bardzo często myjemy buzię samą wodą i myślimy, że to wystarcza. Woda jest nam absolutnie niezbędna, ale to nie wystarcza, ponieważ brud, który czy w ciągu dnia przykleja się do naszej skóry, czy w nocy również wydziela się sebum, czy w nocy również też się nasza skóra brudzi, bo powietrze osiada na naszej skórze, bo po prostu są zanieczyszczenia, od poduszki nawet, tak? Przecież nie zmieniamy jej codziennie. To wszystko osiada na naszej skórze i jeśli my nie umyjemy tej skóry dogłębnie, tylko powierzchownie właśnie samą wodą przelecimy, czy mydłem, które jeszcze nas najczęściej wysusza, to po prostu ten brud pozostaje. I my tak sobie dokładamy każdego dnia, na to dokładamy krem, dokładamy podkład, dokładamy i dokładamy, a ten brud jest w nas tam w środku. On zostaje w porach, po prostu. Dlatego, dziewczyny,
Oczyszczanie to jest najważniejsza rzecz, o jaką powinnyśmy zadbać. Bo żaden, nawet nie wiem, za 2000 krem nie będzie skuteczny tak, jak powinien być, jeśli nasza skóra nie jest przygotowana do jego przyjęcia. Czyli oczyszczanie nie dość, że tylko domywa nas do głębiej, to jeszcze właśnie przygotowuje skórę do przyjęcia następnych kosmetyków. Ta wchłanialność jest większa. I ja Wam dzisiaj pokażę, czym ja się myję. Ja się myję takim mleczkiem, a można się myć też żelem. Dziewczyny, które jesteście, macie suchą skórę, to warto jest myć się takim mleczkiem, ponieważ ono jest od razu nawilżające. Mleczkiem, które ma w sobie drobinki, które delikatnie peelingują, oczyszczają naszą skórę delikatnie. Możesz mieć nawet skórę wrażliwą, możesz mieć nawet trądzikową, możesz mieć nawet naczynkową właśnie, ale to Ci na pewno nie zaszkodzi, wręcz przeciwnie. To Cię pobudzi Twoją skórę do tego, żeby pracowała, pobudzi ją do tego, żeby oddychała właśnie. Dlatego, że martwy naskórek powstaje na naszej skórze każdego dnia, codziennie. Jakaś warstwa powstaje. Jeśli my jej nie ściągamy, nie usuwamy delikatnie, to one dokładają się, te warstwy dokładają i dokładają. O złuszczaniu będziemy jeszcze mówić, natomiast teraz jest o oczyszczaniu i pokażę Wam, czym ja oczyszczam, co jest po prostu dla mnie hitem, takim mleczkiem. To są takie drobinki, granulki. Te granulki są bardzo delikatne, ale swoją robotę robią i one też pękają i buzia się od razu tonizuje. O tonizowaniu jeszcze będziemy mówić. Natomiast, co jest ważne, zagrzewamy kosmetyk na dłoniach, żeby na skórze nie było różnicy temperatur i po prostu masujemy, dziewczyny, masujemy, masujemy. To, ten masaż jest taki milutki, czujemy, jak ta skóra się taka czysta robi, taka ożywiona. Ostatnio robiłam makijaż mojej mamie, chyba gdzieś mi tu przeleciała, że byłaś, mamuś. W sobotę robiłam makijaż mojej mamie i najpierw oczywiście zrobiłam jej pielęgnację, czyli użyłam właśnie tego mleczka, ponieważ dziewczyny, podkład się dużo lepiej też trzyma, kiedy jest buzia właśnie spilingowana. O tym jeszcze będziemy mówić. Myślę, że w tych naszych odcinkach właśnie będzie bardzo dużo takiej dobrej wiedzy, takiej korzystnej, potrzebnej dla nas wiedzy. Nie zapominajmy o szyi. Myślę, że czasami będę też zapraszać specjalistki, czy od makijażu, czy właśnie jakieś dermatolożki, bo dzielenie się wiedzą naprawdę pomaga. Dziewczyny, ja tutaj to zrobiłam ręcznie, szybciutko, natomiast najczęściej, a już jeszcze zrobię, robię to też szczoteczką. Piszcie, czy używacie szczoteczek. Ja to robię szczoteczką soniczną i to jest dosłownie chwilunia. Takimi właśnie ruchami. Ta szczoteczka, jak widzicie, wcale się nie obraca, nie bardzo nas nie podrażnia, w ogóle nie podrażnia, jest nawet do skóry właśnie trądzikowej czy no, problematycznej, bo ona działa wibracyjnie. Dotykam też ust, dzięki temu one są cały czas nawilżone, calutki czas są usta wtedy nawilżone, w ogóle nie wysuszają, nawet jeśli masz na co dzień, każdego dnia właśnie szminkę na sobie. I w tę stronę właśnie. Ja w ten sposób właśnie oczyszczam. Wtedy wiem, że... O, ustawiona na minutę, dyscyplina musi być. Wtedy wiem, że skóra jest oczyszczona tak, że jak nałożę teraz czy serum, czy krem, to nie zmarnuję tych pieniędzy. Nie zmarnuję tych pieniędzy, bo nie zostaną one na wierzchu, tylko się wchłoną. O, że tak powiem ładnie. Wiktoria pisze, że tak właśnie, latem wszystko się rozmazywało. Dokładnie. Jeśli są tutaj Mary Kay'ki, to piszcie, dziewczyny, czego Wy używacie i też co Wam to dało. Czy macie swoje ulubione jakieś produkty w Mary Kay, czy też poznanie na przykład 5 podstawowych kroków pielęgnacyjnych wniosło coś do Waszego życia. U mnie to były dziewczyny, po prostu absolutnie się tym zachwyciłam, dlatego że
jak wiecie pewnie, nie ma żadnej edukacji. Dziewczyny dorastające w ogóle nie wiedzą o tym, że są jakieś kroki pielęgnacyjne, że są jakieś potrzeby skóry. One po prostu kupują, co jest na promocji, albo co poleciła koleżanka, albo co ma ładne opakowanie. I tak dziewczyny właśnie w ogóle nie wiemy o tym, że trzeba skórę oczyszczać. Po oczyszczeniu właśnie trzeba ją stonizować, dziewczyny, zawsze i wciąż. Zawsze i wciąż trzeba skórę stonizować. Jeśli masz skórę bardzo, bardzo suchą, możesz używać takiego, możesz używać toniku bezalkoholowego. Ja na przykład używam takiego nawadniającego, hialuronowego. I nakładam go rękami, dziewczyny, bo nie wiem, czy wiecie, tego też się nauczyłam tutaj, że waciki podrażniają w ogóle naszą warstwę lipidową. A my tak trzemy, nie? Piszcie coś, dziewczyny. Czekajcie, może ja nie widzę komentarzy. O. Piszcie, czy wiedziałyście o tym, że używanie wacików codziennie właśnie narusza warstwę lipidową skóry i nie jest to najzdrowsze, nie jest to najlepsze, chociaż my to lubimy, ponieważ lubimy potem, jak ten brud czy podkład widzimy na waciku, prawda? Dziewczyny, popijamy kawkę. Różowy to nie kolor, to styl życia. Dobra, mamy to. Czyli dziewczyny, które macie suchą skórę, warto używać mleczka, które delikatnie złuszcza martwy na skórę codziennie, bezpiecznie. Pobudza skórę do pracy, do kolagen, do, no bo te czy drgania, czy w ogóle usuwanie naskórka, czy poprawia mikrokrążenie, czyli prowokuje skórę do tego, żeby pracowała, żeby się ujędrniała. Ale dziewczyny, które macie na przykład skórę tłustą, wydziela wam się właśnie sebum, albo macie trądzik, albo macie na przykład też naczynka, to należy używać żelu, który jest z kasztanowcem. Albo na przykład lubicie po prostu taki większy efekt takiego ściągnięcia skóry, takiej po prostu oczyszczenia, takie, że czujecie się takie czyste, i że jakbyś, ja miałam takie uczucia na początku, że kurczę, tak mi się wydaje, jakbym schudła, czuję się taka lekka. Agniesia pisze, uwielbiam ten płyn z kwasem hialuronowym, jestem od niego wręcz uzależniona. Agnieszka jest jedną z dziewczyn z mojego zespołu, prowadzi aptekę. Agnieszko, ja Ciebie cały czas będę prosić, myślę, że kiedyś się dasz uprosić, żebyś podzieliła się swoimi właśnie swoją opinią na temat produktu, bo zakochałaś się, wiem, w naszych produktach, używasz ich. A z punktu widzenia dziewczyn, ja tu mogę mówić, ale ja nie jestem specjalistą, nie jestem ani kosmetolożką, ani farmaceutką, ale z punktu widzenia właśnie takiego profesjonalnego, to ta wiedza jest niesamowita, bo te nasze kosmetyki Mary Kay mogłyby spokojnie stać w aptekach, tylko założeniem firmy to nie jest, założeniem firmy jest coś innego, ale o tym może kiedy indziej. Więc dziękuję, Agnieszka, za Twój komentarz, za to, że się tym podzieliłaś. Wiele kobiet zachwyca się tym płynem, ponieważ on od razu tak nawilża buzię, zabezpiecza, uszczelnia właśnie naczynka. A często boimy się toniku, bo myślimy, że toniki u nas właśnie wysuszają. Więc wszystko zależy od tego, jaki to jest tonik. I dziewczyny, kolejny krok, żeby nie było zbyt długo, kolejny krok to będzie... Ja sobie nakładam witaminę C z racji właśnie moich naczynek. Robię sobie takie kuracje, więc sobie nałożę. O witaminie C kiedyś pewnie powiemy. Może poproszę Agnieszkę o współtworzenie transmisji na ten temat. Dobra. Nakładam sobie to serum z witaminą C po to, żeby teraz przełożyć główkę szczoteczki na masażer. Czekajcie, bo mam mokre. I będę się masować. To jest
system sonicznej pielęgnacji skóry, czyli również, czyli praca tej szczoteczki i tego wibratora, masażera, nie polega na tym, żeby, tak jak szczoteczki zwykłe, mechaniczne, że one okrężnymi ruchami oczyszczały skórę, tylko tu po prostu przykładamy i są drgania. Ustawię sobie na najwyższą prędkość oczywiście i działam. Najpierw działam na mojej lwiej zmarszczce, która mi się rzeczywiście zmniejsza. Wtedy, dziewczyny, mam naprawdę świadomość, że zrobiłam coś dla swojej skóry. Trochę daję na nos. I tu oczywiście w ten sposób. I tu do góry. Cały czas trzeba działać antygrawitacyjnie, czyli ruchami do góry. I to jest masażer do wtłaczania serum, do pobudzania też skóry, bo skóra, naprawdę taka twarz się czuje taka jakby sprowokowana do działania, do pracy, ale też wtłacza właśnie serum, wtłacza do głębszych warstw skóry. Dobra, mamy to. No i co, dziewczyny, i teraz sobie nałożę krem. Teraz sobie nałożę kremik, wszystkie kosmetyki sobie tak łączę i sobie nakładam. Mogę sobie zrobić też masażyk, jeśli mam czas. I tak, dziewczyny, wydaje się, że to długo, bo my sobie tu gadamy i tak dalej. W domu, kiedy wiemy już co i jak, mamy opanowane te wszystkie ruchy, to trwa to bardzo, bardzo szybko, ale nie chcę jakby, nie chcę Was zachęcać do tego, żeby to było szybko, bo warto jest takie sobie rytuały właśnie wprowadzić, mieć taką chwilę w swojej łazience dla siebie, po to, żeby sobie właśnie o tu powklepywać, mówić sobie, jaka jestem piękna, po prostu poświęcić sobie trochę czasu, bo nie tylko skóra nam się odwdzięczy, ale również serce nam się odwdzięczy, ponieważ poświęcanie sobie czasu, tak, bycie tylko ze sobą, i tu nie chcę tylko mówić o tym, żeby się zewnętrznie pielęgnować, ale po prostu bycie tylko ze sobą, daje nam takie fajne chwile właśnie zatrzymania, dzięki którym naprawdę jesteśmy w ciągu dnia bardziej czy skuteczni, efektywni, czy po prostu lepiej nam ten dzień mija i nie czujemy takiego pędu, który nas często frustruje. Dobra, mamy to, dziewczyny. Czyli 5 kroków pielęgnacji, dzięki którym skóra jest nawilżona, ochroniona, pobudzona, podkład później lepiej się trzyma, ten makijaż jest po prostu bardzo, bardzo trwały, przez cały dzień podkład będzie nienaruszony, jeśli będziesz codziennie oczyszczać swoją skórę. Ale zachęcam Was przede wszystkim do tego, dziewczyny, żeby starać się używać programów pielęgnacyjnych. Bo właśnie odkryłam też to, że kiedy używamy kosmetyków, każdy z innej parafii, tu sobie kupimy jakiś krem, bo była promocja, tam sobie kupimy jakiś tonik, bo koleżanka poleciła, gdzie indziej jeszcze było ładne pudełko, gdzie indziej jeszcze tylko to było na półce i używamy produktów po prostu każdy z innej wsi. Koleżanka Ania Sedlaczek kiedyś powiedziała, że a później mamy właśnie festyn na twarzy, bo nie zdajemy sobie absolutnie często z tego sprawy, że produkty z różnych marek, które nakładamy na siebie po kolei, się często wykluczają pod względem składów. One się wykluczają, one się nie lubią, one się później właśnie ze sobą walczą. I na przykład często jest tak, że podkład nam się nie trzyma i myślimy, że jest to wina podkładu, a tak naprawdę to jest to wina tego, co zrobiłyśmy pod spodem, bo na przykład krem walczy z tonikiem, bo się nie dopasowali. Więc zachęcam Was do tego, nie musi to być Mary Kay. Ja polecam, bo ja się zakochałam w tych produktach, to one dopiero wprowadziły różnicę na mojej skórze, bo wcześniej szukałam produktów dla siebie, od apteki do apteki, w aptekach właśnie szukałam na moje naczynka, na moje suche policzki piekące.
I nigdy nie natrafiłam na taki produkt, który by mnie zachwycił, po którym widziałabym po prostu skuteczność. I więc ja polecam oczywiście Mary Kay, natomiast wy sobie, co tylko dla was jest dobre, ale do tego chcę was zachęcić, żebyście zobaczyły, jaka jest różnica na twarzy w skuteczności, kiedy używamy programów pielęgnacyjnych, systemów pielęgnacyjnych, a nie po prostu przypadkowych produktów, wszystko każdy z innej wsi, tak? Więc kiedy używamy programów pielęgnacyjnych, to te produkty się uzupełniają, są bardziej skuteczne i nasza buzia rzeczywiście zaczyna wyglądać inaczej, zaczyna wyglądać lepiej. Więc używanie programów pielęgnacyjnych najbardziej, mimo używanie programów pielęgnacyjnych, tak, ale przede wszystkim programów pielęgnacyjnych, które zapewniają 5 podstawowych kroków pielęgnacji, czyli które oczyszczają skórę, które złuszczają skórę, które tonizują skórę, które nawilżają skórę i które chronią skórę. Czyli dziewczyny, te, które oczyszczają, tak jak to mleczko, którego użyłam, oczyściło moją skórę, ponieważ głęboko ją umyło, nie tylko powierzchu. Złuściło moją skórę, ponieważ były drobinki, które złuściły martwy naskórek. Stonizowało moją skórę, ponieważ w tych drobinkach był tonik i drobinki pękały i buzia się tonizowała. Potem także nawilżyło moją skórę i krem nawilżył również moją skórę i ochronił, ponieważ jest z filtrem. Więc te 5 kroków dziewczyny pielęgnacyjnych was chcę zainspirować, żebyście właśnie je sobie stosowały i tak się rozejrzały, która firma, które produkty, która linia pielęgnacyjna zapewnia te 5 kroków właśnie pielęgnacji. Cześć Dorotko, ja już będę kończyć. Zostawiam was z tymi przemyśleniami. Wszystkie dziewczyny, które wrzucicie swoją kawkę w komentarzu, macie szansę na fajne nagrody, bo będą nagrody podczas naszych spotkań. Kawa w towarzystwie, tak to piłabym sama. I za tydzień, w środę, zapraszam was już na beauty kawkę również. Mam nadzieję, że będziecie mieć kawkę ze sobą i będziemy sobie tutaj takie pogaduchy urodowe właśnie robić. Czuję się po prostu świetnie, czuję się lekko, czuję się, jeszcze po tych drganiach, to w ogóle czuję się taka, że skóra jest taka pobudzona. Czuję się ochroniona, nawilżona, zabezpieczona i będę sobie robić makijaż. O makijażu w przyszłym odcinku. Całuję. Chyba, że macie pytania, to piszcie. Odpowiem na wszystkie. Wszystkiego co najlepsze, dziewczęta.